A teraz o wystawie, która chyba najbardziej spodoba się małym dziewczynkom, choć i my dorośli z pewnością nacieszymy swoje oczy. Od dnia dzisiejszego w Raciborskim Muzeum można zobaczyć lalki z całego świata. Chociaż każda nowa ekspozycja wzbudza tu wielkie emocje, to ta najnowsza z pewnością będzie cieszyć się zwiększonym zainteresowaniem, a to za sprawą lalek, które do Raciborza przyjechały z Muzeum Lalek w Pilźnie. Wystawa rzeczywiście jest bardzo atrakcyjna. Kolekcja liczy gdzieś około 250 lalek, laleczek miniaturowych, też niektóre są bardzo malutkie. Wszystkie pochodzą z różnych stron świata. Przywiezione są to lalki oryginalne, przywożone z różnych festiwali, jakichś podróży służbowych właśnie pracowników tego muzeum w Pilźnie. No i największą grupę reprezentacyjną mają tutaj lalki z Europy. A są to urocze przedstawicielki m.in. Niemiec, Holandii, Włoch, Francji, Grecji, Rosji czy Hiszpanii. Oczywiście nie zabrakło też licznej reprezentacji Polski, którą tak jak pozostałe charakteryzują stroje narodowe i ludowe, bo taka właśnie jest idea. Można znaleźć tutaj zabawki z azjatyckich krajów i z obu Ameryk również. Czyli mamy tutaj bardzo egzotyczną Tajlandię, Indonezję, są lalki z Japonii, z Chin. No jeżeli już się wybierzemy do Ameryki, to oczywiście ze Stanów Zjednoczonych, mamy z Peru, z Chile laleczki, no i uzupełniają to jeszcze lalki z Kuby na przykład albo z Bali. Z czego są zrobione? Otóż ta, zresztą jedyna z Afryki, która przypomina bardziej figurkę, jest z kamienia, inne z najróżniejszych materiałów. Niektóre są szmaciane, inne są drewniane, są zrobione też z tworzyw sztucznych, ale zdarzają się na przykład laleczki z kości, lalki z liści albo z lusterek, czy też z wełniane, no przeróżne, filcowe. One są tak różnorodne, że rzeczywiście każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Wystawa, która ma również zachęcić młodszą publiczność, celowo została otwarta tuż przed feriami. Z kolei już za tydzień ofertę muzeum dopełni kolejna. Tym razem dowiemy się czegoś więcej o historii prania. Zapraszamy.